Łukasz, zostałeś dzisiaj nominowany przez Gazetę Italia do nagrody Projektant Roku. No i właściwie jesteś już laureatem, bo wiemy, że ją otrzymałeś. Jesteś zaskoczony? Od ciebie się dowiedziałem. Naprawdę? No to zepsułam niespodziankę. Słuchaj, no to teraz masz chwilę, żeby pomyśleć, jak się z tym czujesz. No, czuję się bardzo, bardzo jest mi miło, niezmiernie, szczególnie, że Włochy to jest kraj, który absolutnie słynie z mody i z którego od lat wybieram tkaniny, współpracuję z włoskimi fabrykami 15 lat, więc w ogóle kocham tam wracać i dostać nagrodę od kraju, który kultywuje tradycję modową, no to niezwykle miłe dla projektanta i dlatego tu jestem i mam nadzieję, że ta malutka prezentacja będzie miłą wisienką na torcie dzisiejszego wieczoru. Jaką kolekcję dzisiaj zaprezentujesz? Obowiązującą, czyli wiosnę-lato. Pokaz, gigantyczny pokaz był 8 marca. Dzisiaj 12 sylwetek takich bardzo okazałych z tejże kolekcji. Myślę, że taka kwintesencja generalnie mojego stylu, ale też fajnej wiosny-lato, którą prezentuję tutaj w Polsce w butikach i w sklepach online. Łukasz, czym się inspirujesz, tworząc swoje kolekcje? Tak naprawdę inspirują mnie kobiety, sztuka, design, to jest bardzo dużo, takie bardzo pojemne, no bo jak się robi 40 którąś kolekcję, no to tych inspiracji zawsze one się zmieniają, były i filmy, były i lata 60, były i różne krainy, nie wiem, Skandynawia, była Australia, było Art Deco kiedyś, więc tych inspiracji cały czas wynajduję, dlatego lubię jeździć po świecie, dlatego lubię cały czas nakręcać się nowymi jakimiś fajnymi rzeczami, żeby nie stawać w miejscu, żeby nie odcinać kuponu, żeby cały czas odkrywać tą swoją modę na nowo i mam nadzieję, że to dlatego, że tu jestem i stąd ta nagroda, że ktoś to dostrzegł, że po prostu mimo, że ten styl kolekcją się nie zmienia, no bo ja wypracowałem swój styl jako projektant, to one cały czas są inne i nie są podobne do tych wcześniejszych, więc myślę, że ja też lubię tak eksperymentować, że te kolejne sezony przynoszą coś nowego i zaskakują. No właśnie, teraz chciałam cię zapytać, czy uważasz, że moda może nas jeszcze czymś zaskoczyć, czy wszystko już zostało pokazane? Myślę, że moda zaskoczy jeszcze niejednokrotnie, aczkolwiek no jakiś jest tu back to basic, czyli do takiej mody lat 50., 60., cały czas te reminiscencje są. Natomiast są marki, które w ostatnich paru latach zrobiły ogromną karierę, robiąc rzeczy takie antymodowe, jak Vetements, jak Balenciaga teraz, czyli coś takiego, które zaprzecza estetyce, a świetnie się sprzedaje. Myślę, że ludzie potrzebują ubrań, wszyscy, więc moda się będzie rozwijała zawsze i to jest taki kierunek jak jedzenie i myślę, że jedzenie nas zaskakuje, moda na pewno będzie nas zaskakiwała. To wszystko zależy od projektantów, co będą proponowali.